Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Anatomistami. Tak więc z góry mówię, że ten odcinek pewnie będzie trochę krótszy, bo niedługo muszę coś załatwić na mieście, odebrać polecone z poczty przed wyjazdem, tak więc no, ale jeszcze chciałem go nagrać. Sam jestem ciekaw, jak się potoczy tutaj sytuacja, ponieważ zamierzam tutaj zaatakować takich dość niebezpiecznych panów, którzy... Zobaczymy po prostu, jak to będzie. Być może tutaj też należałoby coś... Nie, bo nie chcę w sumie wybrać jeszcze stylu broni, bo tak mówię, że kurde, może powinien mieć już perka jakiegoś dodatkowego. Czyli mogę w sumie wziąć to, bo patrząc na jego parametry, wiem, że będę chciał go bardzo opancerzyć. Ale mogę w sumie wziąć też to. W sumie to mu się chyba w tej chwili bardziej przyda w danym momencie. I potem na ostatnim levelu weźmiemy to i weźmiemy jakiś rodzaj broni. Dobra, tak myślę, że właśnie uczynimy. No i ruszamy. Oczywiście chcę się bić na jak najbardziej czystym terenie. Dobra, ruszamy. Ilu jest tych najcięższych? Dużo w cholerę. Chyba unikatowa broń. O kurde, broń czy nie, może i ta czaszka jest unikatowa. Dobra, czekaj, mam stracha przed nimi, nie powiem. No, trzeba jednak jakoś ich zacząć, no nie tak. Może tu będzie lepiej. Jest lepiej. Nie, grunt, żeby ich trafiać. Tu sobie pozwolę się ufortyfikować na ile się da. Podejdź. Próbuj go z bliska. Niezbyt pomogło. Ach, nie możemy pudłować tutaj, tu musimy naprawdę zmaksymalizować nasze sukcesy. Robimy w ten sposób. O. Czekaj. Tu nie zdążę uderzyć, tu się nie chcę bardziej odsłaniać, więc czekamy. Kurde. Dobra, zaryzykuję, chociaż trochę się boję, że ten tu stanie. A liczę, że będzie chciał nas okrążyć i że coś tutaj ugramy. Strasznie pudłujemy. I wszyscy mają pierwsze. O kurde. Oj, ten chyba nie przeżyje tego. Dobra, tu.
Ten już trochę uszkodzony. No. Będzie okrążał. Leży. To mamy trochę bonusa teraz. Dobrze, krwawi. Mocniej krwawi. Próbuj przez dwóch. Coś tam weszło. Puszczę psa. Mogę tu zginąć, ale wiecie, no, taka bitwa. Tu jest dobrze. Tu chyba najraźniej... Tak, najrozsądniej jest go przytankować. Po to go w sumie mamy. Strzelw cokolwiek, udało się. I puść psa. Chyba też zacznę go już próbować ogarnąć. Ach, pies miał tego atakować, a nie tutaj. Niepotrzebnie. Dobrze, bardzo dobrze nawet. Wow, nie spodziewałem się tego. On nie ma szybkich rączek, czyli... Czyli puścimy psa i tyle. Dobra, niech tutaj pracują. Fajnie by go było... fajnie by było go zranić, ale się nie udało. Weszło ładnie. Co do ciebie, kolego? Nie chcę, żebyś tak zginął tutaj głupio. Znaczy głupio, w sensie, no, jest szansa, że przeżyjesz, jak się cofniemy. Dobra, no ten teraz tu pizgnie naokoło we wszystkich. Ja tu się ustawiam powoli pod niego. A nie! Zakładałem, że to obróci, żeby już jak najwięcej trafić, ale widzę... A, może psy coś tam robią. Obrywają, ale coś tam robią. Ja sobie pozwolę na przeniesienie się, tylko tak. Gdzie największa szansa? I co najwięcej nam da? Ten będzie twardy jak cholera. Ja myślę, że jednak tego trzeba tutaj zmiękczać. A, w ten sposób poszedł. A, psy robią robotę, wbrew pozorom. No tu kolega trochę krwawi, ale też się stale leczy, więc nie jest najgorzej. Tu jest źle, no ale też mamy największe siły uderzeniowe w tej chwili. Leży. Przesuńmy się tu, bo ja nie chcę się jeszcze podstawiać pod tego niepotrzebnie, ale no tu będziemy musieli go jakoś okrążać. Co do ciebie? Dźgnij go. Puść psa, będzie dodatkowy damage. Nieduży, ale ziarnko do ziarnka. Przeładuj. Ładnie tak zakładałem, będzie ciężko go trafić.
Ach, znowu to samo. To jest mocno ryzykowne, ale jakbyśmy tego złożyli, to byłoby super. I tak też się stało. Teraz on ma trochę problem w tej sytuacji. A tu będziemy, no, jak nie on, to kto? Ja chciałby nam tutaj kolegę przyszpilić. Bez różnicy. Musimy po prostu nad nim pracować. Co do ciebie, jednak chyba lepiej, żebyś w niego strzelał. Mam nadzieję, że go trafisz. I trafiłeś, bo to szybciej się wbija w ten pancerz. Nie, tu jakoś... Wolę go psem potraktować. O, ja liczyłem, że pies z boku bardziej stanie. No dobra, tu stracimy jednego psa, ale to przy tej bitwie to jest tyle co nic. Takie było założenie, że psy będą ginąć. Muszę dźgać i liczyć, że jakoś przeżyjemy. W sumie tu pies go brzydko blokuje niepotrzebnie, na nic nie poradzę. No, idzie rzecz w górę, będziemy albo tu go starali się zblokować. Pracujemy nad nim. A, tylko teraz tu nas też ten pies zblokował. Trudno. Idziesz tu i w następnej turze spróbujemy go przyszpilić. Teraz tak, tu będzie ciężko nam strzelać, więc ja już zmienię broń. Idziemy tak, z tej strony będziemy go podgryzać. O, teraz to zrobił, co myślałem, że zrobi. A ten kurde zaczął podłować. Zawsze trafiał pięknie, a nagle zaczął podłować jak cholera. Dobra. Dobra. Powoli, ale ich rozsłabiamy. Ale tego nie lubię. Nie, teraz go chciał przez kilku. Ach. Ten jest stosunkowo słaby. Jak go tutaj osaczymy, to powinno być dobrze. No, tu musimy pracować nad nim stale. Tej strony. No, teraz ryzykujemy, bo w następnej turze może nam tak przywalić, że się nie pozbieramy. Ale no, trzeba go w końcu zabić. No, prawisz się, gdzie tam? Chyba nie lubi kolegów po fachu bić, barbarzyńców. O kurde, tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się naprawdę kryzysu, a się okazało, że się kryzys rozwiązał. Prawie mógłby zdechnąć, no ale nie zdechnął. Tu prędzej. W następnej turze być może będzie potrzebny. No naprawdę, ach. Korci mnie, żeby zaryzykować. I się opłacało.
Koszty, Mendo. A, nas trafiłeś. A, ci psy zjedzą zaraz. Dostał. Lepiej poszło niż zakładałem. Dużo lepiej. Dopchasz, ale... Okej, okay, no. Nie, twardo chcesz pudłować, jesteś, kurde, uparty w tym. Dobra, żeśmy go zmasakrowali. W sumie ten najbardziej lekko zbrojny tutaj się najdłużej utrzymał. I chyba tak jak mówiłem, a nie, psy go nie zjadły. Ale może teraz? Tak jest. Wow! Zrobiliśmy to bez strat. Mamy oczywiście rannych, ale... Uuu, fajna czapka. Bardzo dobra obrona i bardzo lekka. Nie wiem, kto ją dostanie. Teoretycznie pasowałaby barbarzyńcy, ale... On jest taki, że mógłby dużo coś cięższego nosić, na przykład to po zmarłym koledze. To ma taką obronę i taką masę, że dla kogoś, dla kogo... może jemu. Bo ja nie chcę go specjalnie obciążać, bo ta broń naprawdę generuje zmęczenie. A, bo jest na 0%, dlatego jej nie widać. I wtedy to... Właśnie nie wiem, tu by trzeba było coś poprawić, że on sobie radzi na razie. On sobie radzi, bo po prostu nie potrzebuje jakoś super obrony, jego po prostu pudłują. Jest minus 1, to też jakiś kusznik mógłby nosić. Że oni są dosyć mizerni, jeśli chodzi o wytrzymałość. Ja to chyba jemu dam, chociaż on w ogóle powinien pójść teraz na mały odpoczynek. A w sumie tego kolegę damy tutaj. To też jest 160, to chyba jest lepsze. Tak, to jest 200. Czyli tak ładnie wyglądają teoretycznie, a w rzeczywistości jak widać 160 przy masie 15, a tu mam 140 przy masie 9, więc widzicie. Jest różnica. I to duża. Chyba nic tu więcej nie wykombinuję. Cofniemy się sprzedać łupy od razu, być może będą dobre ceny. Są do przyjęcia, tak bym to ujął. Bo nie chcę chodzić z tym. Oczywiście zostawiamy topór. Wezmę skóry, liczę, że na południu lepiej zajdą. Wezmę też to. Czyli wszystkie straty to jeden pies. To jest naprawdę tyle co nic, patrząc na tą bitwę. Jest naprawdę tyle co nic. Możesz tego na razie dostać. A, ty nie masz, czyli... Tak. Dobra. Bardzo dobrze. To będę się chwalił tą bitwą. Kto co? Wolał być wśród lepszej kondycji na króla barbarzyńców.
tutaj nasi wszyscy co lepszy ludzie są pouszkadzani. Odkładałbym mu spira. Nie wiem, to kurde rozsądne, bo dopiero walczycie z barbarzyńcami. Albo dobra, zobaczmy. Rzucę okiem na to. Nic tu nie było? Przez... nie. Nie widziałem takiego sztyletu jeszcze. Przynajmniej nie kojarzę. Mógłbym też jedną dobrą zbroję kupić przed bitwą. Jest dużo lekka, lżejsza, ale ta jest już taka... No to są w ogóle dobre ceny, jeżeli chodzi o sprzęt. Dobra, zróbmy to. A, tylko że teraz nie możesz mieć tej... W sumie może inaczej, może się ponaprawiamy. Wiem, że teraz przeciągam, ale trochę się obawiam tej walki. Żebym tego niechcący nie sprzedał. Ona tu jest, tu na pewno czymś innym wypróbujmy. Chyba to było z altem się naprawiało. Tak. No, kolega wygląda groźnie, nie powiem. Tu też może chociaż nie wiem. Tu. Coś lekkie, gdyż obie rzeczy naprawię. Naprawdę się ciut obawiam tej konfrontacji. Nawet nie wiem, czy on powinien walczyć. Ten musi mieć oczywiście znowu tarczę nową. Nie mamy tarcz. Musimy jedną wziąć z rezerwy. Może być. Tu i trochę poprzebieram, po prostu nie chcę mi się wszystkiego naprawiać. Co mu ten przebity bok powoduje? Mniej życia to jest niebezpieczne, to nie. Może i błąd zrobiliśmy, bo naprawdę trochę nie ma teraz kim walczyć. Chyba, że się z nim poganiamy i spróbujemy jakoś się wyleczyć w międzyczasie, chociaż... W ogóle co na razie... To po prostu go znajdźmy. Zobaczymy, co on ma. Na wschód. No w nocy nie chciałbym z nim walczyć, aż w lesie. Czy ja go przegapiłem? Pytanie, gdzie on polaz dalej. O jest, dobra, uciekamy. Ilu? 11. Praktycznie będzie powtórka z tamtej bitwy, tylko nie mam tylu dobrych ludzi. Czy co? Ja się z nim poganiam. Jeden go wyciągnę bliżej cywilizacji. Jest szansa, że wpadniemy na jakiś oddział wojskowy, który go uszkodzi. Ściągniemy go ku cywilizacji.
nie jestem zbyt pewny siebie, że ostatnio poszło dobrze. To nie znaczy, że tam tutaj poszłoby tak samo dobrze. Co on robi? Teraz nas dalej nas goni? Nie, on tak tutaj nie wie chyba do końca. I nikt się nie wyleczył, naprawdę. Ludzie. Nie chcę mi się przed nim rok uciekać. No bo jeszcze jeden dzień mogę przeżyć takie ganianki. Ale żeśmy go na południe wyciągnęli z tej dziczy. Biją się nie. Dobra, jutro rano walczymy, nawet jeśli będzie brak kompletu ludzi. Bo to się robi upierdliwe. O, chyba jest daleko na południe, jak na jego gust. Już wiem, że jesteśmy na jego tropie. Uciekamy przed nim. Dupa, kurde, no co robić? Co robić, ludzie? Bo kto z tych chosenów musi zabić wszystkich? Zobaczysz, on wyzdrowiał i on. Bo ten jest w takim stanie, że to się nie pozbiera. Ale tamci dwaj powinni niedługo. No tam się żarcie skończy, poczekajcie. Wezmę psy, bo po tej bitwie raczej nie będzie już kompletu. Raczej nie będzie. No, może jutro rano. No, znaleźliśmy bandytów. Przynajmniej znaleźliśmy parę rzeczy, które można potem wykorzystać. To jest plus. Zgubiłeś się, kolego. Dobra. Jak to cholera jest możliwe? Jak to jest możliwe, ludzie, no? Nie, no nie zbankrutujemy chyba. Nie, na luzie. 10 dni pensji jest za tą bitwę. Więc nawet gdybyśmy się guzdrali jeszcze parę dni, to nic się nie stanie. Wiedźmy, pobilibyście się? Nie.
Była ciekawa bitwa. Król barbarzyńców przeciwko wiedźmom. O, nagle się wyleczyli. Miało być tumorą. No dobra. No dobra. Mówię, no to nie jest bitwa dla ludzi, co mają się rozwijać. To jest bitwa dla tych, którzy już coś potrafią w walce. Jak bym zaryzykował jego dać na flankę z tą obroną? O. Dobra, nie chcę już tego przeciągać. Miejmy nadzieję, że jest równy teren. Jest ok, nawet troszkę chyba dla nas lepszy. Chyba tu wlezę, będę bronił tej pozycji. Tutaj. Kroczek do przodu, gdzie jest król? Tu. Środkiem pewno pójdzie. Może być. To nie wiem, czy bronić pozycji, czy się ruszać. Trzeba zmiękczać drania. No i psów nie przełożyłem znowu, no ale dobra. Stąd będzie lepiej. Ja chcę tutaj dwóch łuczników na podwyższeniu mieć. No trochę ryzykujemy, nie powiem. Bo przyjmiemy teraz na klatę trochę ich. Kurde. Liczyłem, że tu stanie. Zacznijmy od tego. No tu musisz tego króla dziabać, ale ja tu nie widzę, że dasz radę go zatłuc. Puściłbym psa, żeby nas mnie skrzydlił. Oj, tak na to skrzydli. No ten się coś nie sprawdza ostatnimi czasy. Dobra, pies zrobił robotę. Tarcza w górę, bo jak chce nas tutaj przyfasolić, nie będzie czego zbierać. Jak to mądrze rozegrać teraz?
Znowu mi się zmieniło, teraz tego bym chciał tu mieć, albo tu, no nie, tu nie mogę go mieć, bo go cały ten front zajedzie. Na pewno strzel do niego na start, nie pomogło. Puść psa. Dobra, chodź tu. Nie myśli co dalej. O nie, tu miałeś iść. Tutaj to cię zabiją bez jakiegokolwiek pozytywnego wkładu. Dobra, przerzucamy trochę siły. Dostał. No oni tu nie chcą podejść do nas. Zacznę flankować. Niebezpiecznie, ale... Cóż... Dostał... I się rusz na podwyższenie. Czego możemy stracić? No ledwo doszło. O kurde, no właśnie. Ten jeszcze tu dupek w las. Nie taki był plan. Dobra, próbujmy jego. Nie weszło. Tu jest ważny moment teraz. No. Trochę ugryziony, tak bym to ujął. Może być. Będzie go blokował przez chwilę. Ja bym się cofnął, póki krwawimy, żeby dojść do siebie. Się będziemy leczyć, ale... Coś trzeba z tym robić. Tu chyba w ogóle odpuszczę trochę tę flankę. Co do ciebie? Będę mnie tu korci, żeby przyblokować ich trochę. Chętnie bym tam w ogóle stał, ale tam nie dojdę. Jest zła pozycja, ale staniemy tutaj. Bo ja nie chcę, żeby oni nas tutaj okrążyli. Strzelamy. Weszło. No weszło. No spróbuj jego. Wreszcie coś zrobiłeś pożytecznego. Teraz tak, albo tu, albo tu, albo w ogóle tu zabloniałem tutaj. Miałem wrażenie, żeby oni zleźli stąd, ale nie wiem, czy on sobie poradzi, a nie ma możliwości się potem wycofać, kurde. Nie, ale muszę tego króla jednak załatwić. Skupiamy się na razie na nim.
Pięknie. No niestety, no ale mówię, no zakładaliśmy takie problemy. Może zdechnie? Piękniusią. Kurwa mać. Ja go nie widziałem. Och. No, prawie. Będę zły na siebie, jak go stracimy. Chciałem tego walnąć, to byśmy go bez problemu dziobnęli. Co do ciebie teraz? Tu? Czy tu? Tu. Ach, pudło. No ty musisz, walczy musisz, no. Nie jestem szczęśliwy, jak to wyszło, naprawdę. O kurde! Nie spodziewałem się. Bo tu będziemy się bronić. Tu... Próbuj, ale jesteś straszną niedojdą, jeżeli chodzi o to, co robisz tutaj. Ty zajmij na razie tą pozycję. Dobra, no i zmiękczamy tego. O, bezskutecznie. Ten już nie ma sił, kurde. Niech może używa piki. Tutaj mogą być ofiary, jak on teraz się tu obróci z tym toporem. Dokładnie. Kurde, no. No, już się tego mierzyłem. Wiem, go stąd tu ogarniemy. Poczekaj. Kolejny dobry człowiek tam padł. Do tego musimy się pozbyć, tylko że on teraz ma wysokie morale przez to, że zabił wroga. No to będę się z nim też bawił do końca świata, jeden dzień dłużej. Ten się zrobił tragicznie, nie wiem. Zbroja trzyma, zmiażdżyli my drania. Tu się ruszmy. Tu. Będę ich próbował jakoś atakować. Może tu bardziej. Naprawdę. Psa tracimy. Tam poleciał. Weź tu między dwóch. Nie. Tu. Na razie.
No tu mnie będzie to gryzło, bo mówię, gdybyśmy nie zrobili tego ruchu niepotrzebnie, to może by to przeżył. No trzeba go podgryzać. Na razie tu... W sumie możesz kolejnego psa mu dorzucić do... wianuszka. Ty tutaj nie dajesz rady, może jak zejdziesz, będzie ci wygodniej. Widać tak. To będzie dobra pozycja, żeby go gnębić. Teraz co do ciebie, chyba się już przerzucimy na topór. I podejdziesz tu w następnej turze pomóc kolegom. Z tej strony. Spróbuję go trochę... tu, mogę go z tego spanikować. O! O to chodziło. Nie było to warte według mnie, tego co tu stracimy, no ale jest jak jest, musimy to już wygrać teraz. Tarczę podnieś. Najbardziej mi jego szkoda. Jeszcze ktoś padnie, bo może tu jeszcze ktoś nam paść, to... Od razu mówię, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. Ten jest groźniejszy, ale my jesteśmy zmęczeni. Pies go zagryzł. Pięknie. A może to jednak jest już nasze ostatnie słowo i ich ostatnie słowo. Jednak ich wdeptaliśmy koniec końców. No ale szkoda, szkoda. Cóż robić? Pięknie. Jajajajaj. Ładna czapa, ciężka, ładna czapa. I tak, tu mamy level, to dobrze. A tak gówniany, że ciężko powiedzieć, że to dobrze. Tak. I wytrzymałość, bo ostatnio się jakoś mega szybko męczył. O, naprawdę, on nie jest jakoś tutaj obłożony ciężko. A, mówię dlatego, że nie ma mistrzostwa. Będzie mu trochę, że on ma niski level, to trzeba mu trochę odpuścić. Mówię, ta otyłość, jakby schudł, tylko nie miałby innych rzeczy wtedy. Tak, kolega barbarzyńca ma dosyć siły, żeby latać z tym na pewno. O. To...
Chyba pójdzie tu. To pójdzie tu. Dobra. Widzicie? Dobrze, żeśmy tych psów nakupili. Bo była rzeź. Nie ukrywajmy. No dobra, nikt do tyłu się specjalnie nie nadaje. Więc z tego tu kogoś dorzucimy do przedniej linii. Tylko myślę kogo. Ten będzie pewno tankiem. Drugim, podobnym do tego, takim właśnie lekkim tankiem. Ten ma tak... No, rozwojowy jest. 72, duża inicjatywa. Mogłoby być lepiej z obroną, ale nie narzekam. Dobra. A może włócznie na flance. A, no to musi być kogoś z dużą inicjatywą. Kto ma dużą inicjatywę? Ty masz w sumie największą, chociaż... Pytanie, czy to jest potrzebne przy niektórych walkach z nieumarłymi, kiedy trzeba sobie na szybko ustalić, z kim ma się do czynienia i czy walczyć, czy spieprzać w podskokach. Czy on udźwignie to? Dam to jemu, bo mi zależy, żeby jednak był bezpieczny. I ty dostaniesz to, ale za tą lżejszą czapkę. Okej. Okay. A ja mówię, no na tym kończymy odcinek. Ja się zbieram i się widzimy w następnym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia.